Czołem, pecetowcy! Dzisiaj drugi odcinek unboxingu gier od Pawła. Paweł przysłał mi kosmiczną paczkę, a właściwie trzy wielkie kartony pełne gier. Pierwszy odpakowaliśmy sobie jakiś czas temu na kanale, także jeżeli jeszcze go nie widzieliście, to zapraszam, gdzieś tutaj jest pewnie link. Naprawdę, naprawdę warto. A dzisiaj dwa pozostałe kartony, w których z tego co się dowiedziałem, są pudełka DVD. Ostatnio były big boxy i różne większe rzeczy, teraz już raczej powinny być pudełka DVD, ale jest tego naprawdę zatrzęsienie. Także bądźcie ze mną, przeżyjcie to ze mną. Ja nagrywam ten materiał zaraz, od razu po otwieraniu tamtego, mimo że wy widzicie to w dużym odstępie czasu, więc jeszcze mi emocje cały czas we mnie buzują, ale jakoś musicie to przeżyć. No, pamiętajcie o subskrypcji i lecimy. Dobrze, już jestem wyposażony ponownie w nożyczki, mój ulubiony przedmiot. Paweł, raz jeszcze wielkie, wielkie, wielkie dzięki, zrobiłeś mi dzień, a może nawet i rok. Otwieram kolejną pakę, drugą paczkę rzeczy od Pawła. Już widzę całą masę gier, naprawdę zatrzęsienie. Zatrzęsienie gier. I lecimy sobie, spróbujemy szybko to przelecieć, w przeciwieństwie do poprzedniego odcinka, bo jest tego tak dużo, że inaczej po prostu się nie da. Słuchajcie, Neverwinter Nights Gold Edition, to jest angielskie wydanie złote Neverwinter Nights, znanego wam pewnie RPGa. Armed and Dangerous, to jest gra, w którą chyba nie grałem. Jest to dość znana gra generalnie, ale nigdy mi się chyba zagrać nie udało, tak mi się wydaje. Bo nie kojarzę totalnie do rozgrywki. Co dalej? Rome Total War. No, co tu dużo gadać. Jeżeli oglądaliście mój ranking wszystkich Romów, to widzieliście na pewno, że tam Rome pierwszy był na pierwszym miejscu. Polecam sobie zajrzeć. Co dalej? Sin. Sin Episodes. Właściwie to jest chyba dodatek do Sin. Bardzo fajnego FPS-a. Legoland. O, to jest chyba jakiś taki... taki trochę theme park, ale Legolandowy. Nie znam, nigdy w to nie grałem, też angielska wersja, bardzo fajnie. Co tutaj dalej? Microsoft Flight Simulator Deluxe Edition. Ostatnio grałem w najnowszego Microsoft Flight Simulatora i kurczę, dobre są te gry. Nie jestem jakimś wielkim już teraz fanem symulacji, ale naprawdę są dobre. Brothers in Arms, Errands in Blood. Świetna gra, bardzo dobra, bardzo dobry pierwszoosobowy shooter w realiach II wojny światowej. W ogóle cała seria jest bardzo fajna, acz wydaje mi się, że niedoceniana. Delta Force 2. Kolejny świetny, świetny shooter, a shooter, właściwie taki trochę symulator, bo tam dużo bardziej realistycznie ta gra wygląda. Bardzo lubię Delta Force, a nie mam chyba w pudełku. Cały czas szukałem polskiej wersji. O, to jest bardzo ciekawe. Manhunt. Manhunt, czyli gra od Rockstara, o takim zabójcy, który tam musi jak najbardziej efekciarsko pozbawiać innych, no ogólnie masakra. Ale ma bardzo fajne pudełko, tak wygląda, jakby tu kaseta wideo była z nagraniami do tego. Spore Galactic Edition. No, Spore to jest bardzo w ogóle ciekawa gra i ciekawa historia z nią związana. I tutaj są instrukcje, jakieś kurcze plakaty. The Art of Spore, czyli jest tam też artbook. Bardzo fajna edycja, też w wersji angielskiej. O Spore to w ogóle trzeba by było pewnie nakręcić odcinek o tym, co w tej grze obiecywano, że będzie, a co ostatecznie się w niej znalazło i dlaczego. No, tak, tak, Spore należy się zdecydowanie odcinek. Teraz czuję się zainspirowany. Słuchajcie, dalej. Hidden and Dangerous, też świetna gra, bardzo dobra, drugowojenna, fajne wydanie, takie kurczę, z wyciąganym tym digipakiem. Co dalej? Dungeon Siege, o Dungeon Siege'u ostatnio właśnie na Instagramie, na którego was zapraszam, gadaliśmy i bardzo ludzie pozytywnie się o tej grze wypowiadali. Świetny RPG, połączenie takiego no, klasycznego hack and slasha z takim trochę RPGiem, czy w drużynie, można łazić, tam osiołek się pojawia, który nosi za nami rzeczy. Football Manager 2008, nie pamiętam czy grałem, powiem wam szczerze, że mi się te Football Managery wszystkie zlewają w jeden od pewnego momentu. Wszystkie są świetne, ale po prostu ciężko byłoby mi odróżnić jednego od drugiego, tak po prostu. Mam coś takiego jak Games Arcade. Tu są jakieś różne arkadowe gierki, jakieś Pac-Many, jakieś Tetrisy. GTR, GT Racing Game, nie znam tego. Znaczy, nigdy w to nie grałem, a słyszałem, gdzieś mi się to obija co jakiś czas.
The Adventures of Little Miss Scatterbrain. Nie wiem, co to jest. Wygląda jak gra dla dzieci. Jest to wersja angielska. Jakieś takie dziecięce kolorowanie, jakieś takie rzeczy dla dzieciaczków małych. Mam małe dziecko od niedawna, także może kiedyś mu się przyda. World Snooker Championship, czyli bilard. Kiedyś uwielbiałem grać w bilard na komputerze. Już dawno tego nie robiłem. Może jest okazja, żeby nadrobić. Simsy w folii, dwójeczka, klasyczna gra, no co tutaj dużo gadać. Jest to wydanie chyba holenderskie, z tego co widzę. Ale nadałem tempo. Sorry, że tak lecę i Paweł, raz jeszcze ci bardzo dziękuję, ale tak jak powiedziałem, nie chciałbym, żeby ten materiał trwał godzinami, a miał potencjał na to, bo ja ogólnie jak się rozgadam o jednym czy drugim tytule, to później to leci. Unreal Tournament 2004, no co tutaj dużo gadać, na pewno wszyscy znacie, jest to wydanie chyba skandynawskie. O, to jest super rzecz, Judge Dredd, sędzia Dredd, jest to FPS taki w klimacie właśnie na bazie komiksu czy filmu, nie wiem dokładnie, ale bardzo dużo dobrego słyszałem o tej grze. Trochę też złego, ale bardzo to jest ciekawy tytuł, nigdy w niego nie grałem i bardzo chciałbym w niego zagrać, także bardzo ci Paweł dziękuję, bo będzie okazja. O, Operation Flashpoint, genialny symulator bycia żołnierzem, gdzie jedna dosłownie kulka starczyła, żeby nam się gra kończyła i człowiek czaił się w krzakach pół godziny, żeby tam wyskoczyć i po prostu za długo nie pożyć. Uwielbiam Operation Flashpoint. Tu mam Unreal Tournament pierwszego, nie 2004, tylko tego pierwszego, też w takim wydaniu Best of Info Games. No, spoko, no co tu dużo gadać, na pewno wszyscy wiecie. Left 4 Dead jest to gra, w którą kurczę nie grałem. A właściwie grałem, ale nie na tyle, żeby wyrobić sobie o niej jakiekolwiek zdanie, także może będzie okazja, żeby to nadrobić. Tu jest tego tyle ludziska, że po prostu czacha dymi. Boiling Point, Road to Hell. Nie znam, absolutnie nie znam tej gry. Nie chcę się tu przechwalać, ale bardzo rzadko się zdarza, żebym o jakiejś grze nie słyszał, przynajmniej takich nie najnowszych grach, a o tej nigdy nie słyszałem. Ciekawe. Zobaczymy. Devastation. Średni tytuł, ale ciekawy, na pewno ciekawy, na pewno troszkę się w to grało i też chyba ostatnio na Instagramie obgadałem z kimś o tym. Incoming Forces jest to gra, którą mam też w edycji kolekcja klasyki komputerowej 2000, chyba 2 albo 3. Nie pamiętam, o co w tej grze chodzi. Wydaje mi się, że w nią grałem, ale nie pamiętam. O, Cliff Baker's Undying. Bardzo, bardzo fajna gra. Też bardzo długo szukałem tej gry EA Classics i nie udało mi się jej nigdy dorwać, a tutaj dostałem ją po angielsku, super, bo chciałem od dawna już sobie w nią zagrać, ja bardzo dawno w nią kiedyś grałem, ale tylko chwilę, chyba w jakąś demówkę i bardzo mam ochotę zagrać sobie w pełną. The Movies, to jest taka gra, bardzo fajne w ogóle pudełko, takie posrebrzane, to jest gra o tworzeniu filmów, taki trochę sim, trochę taki tycoon, o tworzeniu filmów, o rozkręcaniu biznesu filmowego. Rise and Fall Civilization at War to jest taki RTS-ik, trochę bardziej idący w kierunku Age of Empires czy w kierunku Rise of Nations. Nie jest chyba aż tak dobry jak tamte, ale na pewno do sprawdzenia. O, Świątynia Pierwotnego Zła, Temple of Elemental Evil, świetny RPG, jest to ogólnie taki świat Dungeons and Dragons, chyba Greyhawk z tego co pamiętam, turowa walka, jeżeli lubicie turową walkę i lubicie Dungeons and Dragons, gry pokroju Baldur's Gate, pokroju Icewind Dale, to na pewno Świątynia Pierwotnego Zła wam się spodoba. Classic Game Collection Lion King. I tutaj są trzy gry z serii Król Lew. Nie ma tutaj tej, o której pewnie wszyscy myślicie, czyli tej platformówki z początku lat 90. Są jakieś takie bardziej gry dla dzieciaków, jakieś takie, no zobaczymy, jakieś labirynty. Do sprawdzenia. Elder Scrolls Oblivion, czwóreczka, bardzo fajny Elder Scrolls, jeden z moich ulubionych, kiedyś się już na ten temat wypowiadałem, że delikatnie tyci bardziej lubię Obliviona niż Morrowinda na przykład, ale te różnice są naprawdę minimalne, świetna rzecz, bardzo, bardzo ci dziękuję Paweł. Soldiers jest to taka drugowojenna taka strategia, taki RTS, troszkę przypominający Kompanię Braci. No, to tyle, co mam do powiedzenia. O, Aurin Quest.
I to jest, słuchajcie, gra na podstawie niekończącej się opowieści. Nigdy w nią nie grałem, jest taka chyba przygodówka w stylu Mysta. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę, ale no, to jest do sprawdzenia. Kiedyś bardzo szukałem tego i nigdy mi się nie udało, a tutaj Paweł mi przysłał. Thief Deadly Shadows. Chyba trzecia część Thiefa. No, co tu dużo gadać. Genialna seria skradanek. Thief, w ogóle jedynka, to jest moim zdaniem gra dekady, jeżeli nie w ogóle wszech czasów. Tu fajne. Star Wars The Best. Ale słuchajcie, upociłem się już tym gadaniem. Star Wars The Best of PC i mamy tutaj 5 gier. Mamy tutaj Empire at War, Knights of the Old Republic, Battlefronta, Jedi Knight, Jedi Outcast i Republic Commando. Same klasyki, wszystko na jednej płytce z instrukcją. Także super, genialna sprawa, bo akurat na przykład Jedi Outcasta dwójki nie mam i tak samo też nie mam, gdzie chyba na płycie, Empire at War. A warto, bo to dobra gra jest. Och, jedziemy dalej. Half-Life 2. No, nie będę tutaj tracił czasu antenowego, żeby o tej grze gadać, bo na pewno wszyscy ją znacie. Just Cause 2. The Great Escape. Gierka o ucieczce z więzienia, o ile mnie pamięć nie myli. Nie wiem, czy to jest na podstawie filmu. Wydaje mi się, że był taki film. Nigdy w nią nie grałem. Koniecznie do sprawdzenia. Delta Force Black Hawk Down. Bardzo dobra gra. Mam ją chyba w wydaniu Ekstra Klasyki. Polecam. Counter-Strike, no to nie będziemy gadać o tym, czym to jest. Tu fajne rzeczy. Quake 4 w wydaniu Best of Activision. Bardzo fajne są te wydania, w ogóle ja bardzo lubię tą całą serię Best of Activision. O, tu jest też fajna rzecz. W ogóle też bardzo fajna seria Explosive, która też wychodziła po polsku przez pewien czas i w niej były gierki Segi przeważnie. A tutaj mamy Age of Empires Collector's Edition, czyli jedynkę, dwójkę z dodatkami. Świetna rzecz. A tutaj mam coś wielkiego, grubego i to jest Icewind Dale Ultimate Experience, czyli Ultimate Collection. I to rozumiem jest dwójka, jedynka z dodatkiem, czyli wszystkie trzy części. Icewind Dale, angielska wersja, zobaczymy co tu jest w środku. Jest taka klapka fajna. Ojej, dobra, nie będę tego wyciągał, ale jest tutaj cała masa rzeczy, instrukcje. Uwielbiam takie rzeczy. Jakieś takie różne fajne wydania, grube, z bajerami w środku. Miód na moje serce. Dobrze, co tam dalej? No, tu jest tego po prostu zatrzęsienie. Disney, Kubuś Płatek. Nie znam się, zleczymy. Quake 4, teraz chyba w innym wydaniu niż była przed chwilą. Dwa Quake'i 4 mi się trafiły. Tu kolejna gra Disneyowska, o Miki. W ogóle tak jakby Paweł wiedział, że mam dziecko i już mnie szykował. Nagranie. O, Shogun Total War, wydanie EA Classics. Klasyk nad klasyki, pierwsza gra z serii Total War. Uwielbiam. Settlers, Heritage of Kings, czyli piąta, z tego co mnie nie myli, pamięć, część Settlersów. Nie jest ona jakoś bardzo uznana za jakąś wybitną, ale no na pewno jest ciekawa. Zmieniła, poszła w zupełnie innym kierunku ta seria. O, dodatek do Elder Scrolls Oblivion Shivering Isles i to jest genialny dodatek. W tą grę nie grajcie bez tego dodatku, bo to jest absolutny kosmos. A dalej mam tutaj Rainbow Six 3 Raven Shield, też świetna gra, symulator oddziału specjalnego z planowaniem akcji. Mam jeszcze piękne wydanie Unreal Tournament w takim metalowym tutaj steelbooku podwójnym. Wow, no to robi wrażenie, naprawdę, mega. Słuchajcie, ja sobie zacznę tutaj odkładać, bo tam już absolutnie nie ma miejsca. Och, Beyond Good and Evil, wydanie premierowe chyba w DVD boxie. No co tu dużo gadać, wybitna gra od Ubisoftu, która wciąż nie może doczekać się sequela, ale podobno się robi. Jak zobaczę, to uwierzę. Special Forces, Crash Day, nie wiem co to są za gierki, dajcie mi znać, jeżeli o nich słyszeliście. O, Kingpin, Life of Crime, bardzo dobry, brutalny FPS, no dobra rzecz. Simon the Sorcerer, czyli przygodówka o Szymonie Czarodzieju, druga część, bardzo lubię serię. Wydaje mi się, że jest mocno niedoceniona, a nie miałem w ogóle tej drugiej części w pudełku, także mega się cieszę, bo uwielbiam, bardzo fajna. Fahrenheit, też dobra gierka. Taka od Quantic Dream, jeżeli znacie gry Quantic Dream, nie wiem czy to jest ich debiut czasami, to dużo storytellingu, bardzo fajna historia, którą można jakoś tam na nią wpłynąć w trakcie gry. Lemmingi for Windows, pierwsza część Lemmingów,
Klasyk. Dzięki wielkie, bo nie mam i to na pewno w honorowym miejscu na półeczce stanie, bo uwielbiam lemingi. Grand Theft Auto 3. Angielskie wydanie, piękne z instrukcjami w środku. Klasyk, nie ma co tutaj się za dużo rozwodzić. Mam tutaj jeszcze Agatę Christie. Nie znam gier z tej serii, ale wiem, że wyszło ich trochę. Co tutaj jeszcze? Mam Spidermana. Mam ten Spider-Man, to jest chyba ten pierwszy Spider-Man, chyba całkiem niezły. Mam Settlersy 4 i mam tutaj Deadly Secrets Art of Murder. I to też jest przygodówka, też angielska wersja. Wszystko tutaj jest w angielskich wersjach, jak pewnie zauważyliście. Dobra, kończy mi się karton. Tu mam jeszcze Kozacy 2 w wersji Gold w dużym, fajnym pudełku z dodatkiem. Mam jeszcze Test Drive Unlimited, świetne wyścigi, naprawdę dobre, póki się Forza Horizon nie pojawiła, to jedne z moich ulubionych. Rainbow Six Rogue Spear, Math Quest, tego nie znam, nie mam pojęcia, jakieś matematyczne zadania. Ohoho, Vampire The Masquerade Bloodlines, genialny RPG w angielskiej wersji, świetna gra, polecam wszystkim, jeżeli jeszcze nie graliście. Giants Obywatel Kabuto, też doskonała gra ze świetnym humorem, z bardzo różnym, z takim miksem różnych mechanik. Need for Speed Road Challenge, no słuchajcie, to się nie dzieje. Need for Speed Road Challenge, klasyk nad klasykami. I kolejny Simon, i teraz nie wiem, czy to jest ten sam, czy to jest jakiś inny. Tam była dwójka, a tu jest chyba jedynka, także mega sprawa. Dobra, koniec kartona drugiego i lecimy sobie od razu do kartonika trzeciego. Paweł, w międzyczasie jeszcze raz tylko chciałem powiedzieć, że mega przeszedłeś wszelkie po prostu, wszelką przyzwoitość i naprawdę jestem ci mega wdzięczny. Jest to dla mnie super święto, bo no, ja zawsze jestem wdzięczny wszystkim osobom, które chcą przysłać mi cokolwiek i doceniają w jakiś sposób moją pracę tutaj na YouTubie czy na Instagramie i zawsze mega się cieszę nawet z najmniejszej paczki, ale no musicie przyznać, że to jest kosmos, co tutaj się dzieje. Także Paweł, naprawdę dzięki raz jeszcze. Może będę miał kiedyś okazję się odwdzięczyć. Dobra, lecimy na szybko już przez ostatni karton, żeby naprawdę ten materiał nie trwał nie wiadomo jak długo. Deus Ex Invisible War, świetna część Deus Exa, polecam bardzo. Flatout 2, fajne wyścigi z różnymi takimi zniszczeniami, fajną fizyką. To ile tu jest tych gier, to jest kosmos. Orange Box, czyli Half-Life Episode 2, Portal i Team Fortress, tu chyba jest, klasyki. Gilbert Goodmate, to jest przygodówka, którą mi bardzo wiele osób poleca, nigdy nie grałem, także w końcu będzie okazja. Star Wars Battlefront, Unreal Tournament The Awakening, też świetna gra. Co dalej? Battlefield Vietnam, nigdy nie grałem. Dajcie znać, czy dobre. Red Alert 2. No, chyba nie muszę się tutaj rozgadywać o Red Alercie 2. Star Wars Knight of the Old Republic 2. Prześwietny RPG, jedna z najlepszych Star Warsowych gier, jakie kiedykolwiek powstały. Dodatek do Age of Empires 2 Conquerors. Nie pamiętam, czy grałem z tym dodatkiem. Wydaje mi się, że tak. Toka Race Driver 3. Tu jest super gra. Command & Conquer Generals. Bardzo lubię, mimo że wiele osób oczywiście narzeka, bo tylko dwójka, tylko jedynka, to generalsi są naprawdę ok. Fallout 3. O, tutaj jest taki z mocnymi hiciorami pudełko. Warcraft 3. Także, no miałem rację, mocne hiciory. Half-Life 2. Stalker, Cień Czarnobyla tak zwany. Czy nie, tu jest Clear Sky. To jest chyba drugi Stalker, czy pierwszy, czy dodatek? Nie pamiętam, w każdym razie Stalker. The Suffering, świetny horror, taki thriller z perspektywy trzeciej osoby. Call of Duty 1. No, tu są klasyki, tu są naprawdę gry kozackie. Nie wiem, czy tak specjalnie, Paweł, ułożyłeś, czy... Call of Duty 1, cudowna gra. Deus Invisible War, czy on przed chwilą tam właśnie nie był? Chyba był. Fallout 2. Bardzo, bardzo fajny RPG, chociaż ja nie jestem fanem walki turowej, ale no, Fallout to jest Fallout. Deus Ex, też dobry, bardzo świetna gra. Soldier of Fortune, genialny FPS, shooter, taki trochę wojenny, ale o najemnikach, który znany jest z tego, że dużo jest tam takich elementów krwawych generalnie. Cywilizacja 4, bardzo fajne, grubsze pudełeczko, bardzo dobra cywilizacja, która zmieniła trochę mechanikę i popchnęła serię w inną stronę. O, Urban Chaos, jedna z pierwszych w ogóle gier tego typu, w które grałem i które bardzo lubię. Bomber, nie wchodź tu.
dobra, szybkie cięcie, bo dzidziuś mi tu wchodzi do pokoju. Lecimy dalej. True Crime, Streets of LA, nie grałem nigdy, także nie znam. Crysis 2, świetna rzecz. StarCraft, no klasyk nad klasykami, bestseller, bardzo fajna seria. The Longest Journey, też bardzo fajna przygodówka, polecam, jeżeli nie graliście. To jest coś, czego nie znam. Rus? Nie mam pojęcia, nigdy nie grałem. Max Payne, The Fall of Max Payne, 2. Genialna seria i genialna gra. Tomb Raider Underworld. To chyba nie jest jakiś bardzo lubiany ogólnie Tomb Raider, ale nigdy w niego nie grałem. Manhattan Project, Duke Nukem, czyli platformówka z Duke'em w roli głównej. StarCraft 2. Wings of Liberty. Co tam dalej? Battlefield 1942, to jest chyba pierwszy Battlefield. Hitman Contracts, bardzo fajna gra. O, tu mam folii. Batman Arkham City w folii. Świetne są w ogóle gry z serii Batman. Co tutaj dalej? Borderlands. O, Dune. Frank Herbert's Dune. I to jest chyba taka przygodówko, gra akcji. Nigdy w nią nie grałem. Nie jest to jakaś bardzo popularna rzecz, ale chciałbym sobie na pewno ją sprawdzić. Insane. Wyścigi takie offroadowe. One też wyszły po polsku. Half-Life 2 Episode 1. O, Witcher pierwszy. Polski pierwszy Wiedźmin w angielskim wydaniu. No ja uwielbiam pierwszego Wiedźmina także. Dodatek do Settlersów Heritage of King. A nie, chociaż to jest chyba osobna część. Nie pamiętam, jak to później z tymi Settlersami było. Dajcie znać. Flat Out, czyli wyścigi, w których się dużo rozwala samochodów. Grand Theft Auto San Andreas. No, nie ma co tutaj gadać, ale ciężkie jest to pudełko. Jest w ogóle tutaj tak jakieś tam są rzeczy jeszcze w środku ciekawe. Medal of Honor Pacific Assault. Bardzo fajne, zresztą wszystkie medale początkowe, tak samo jak zresztą Call of Duty, są fajne. Dalej mam Baldur's Gate 2 Shadow of Am 2 z dodatkiem Trombala w angielskiej wersji. Fajne, bo nie mam, mam chyba tylko po polsku. O, Return to Castle Wolfenstein razem z dodatkiem, to jest w ogóle przegenialna gra. Jeżeli nie znacie, to bardzo polecam. Gdzieś teraz chyba na Game Passie nawet jest, bo to oczywiście Bethesda. Eden nie znam. Nigdy nie grałem, także dajcie znać, czy to fajne, czy nie fajne. Chyba drugi już Grand Theft Auto 3, tak mi się wydaje, bo wcześniej już chyba jedno było. StarCraft 2 Heart of the Swarm, czyli kampania zergów do StarCrafta 2. Batman Arkham Asylum i to jest pierwszy Batman chyba z tej całej w ogóle serii. Też bardzo dobra gra. Co tu mam? Ultimate Solitaire, czyli pasjans w folii. Joint Operations, nie znam, w ogóle pierwszy raz widzę tą grę. Art Attack. Też nie wiem, co to jest. Nina, Agent Chronicles. To jest w ogóle... to jest polska gra i jest to gra kultowa w niektórych kręgach, ale to musicie sobie już poczytać dlaczego. Mount and Blade. Genialna gra, bardzo fajny RPG, taki trochę symulacja rycerza. Call of Duty United Offensive Expansion Pack. Fajne, super. Outcast. Też bardzo dobra gierka klasyczna. Splinter Cell Conviction. Nie wiem, nie znam. Tego w to nigdy nie grałem. Ale lecę. Ale nabrałem tempa. Co tutaj dalej? Modern Warfare 2, no wiadomo, o co chodzi. School Tycoon. Nie znam, ale brzmi jak coś, gdzie zarządza się szkołą. I tutaj jest Knights of the Nine, drugi dodatek do Obliviona, także dostałem cały zestaw. Ten jest trochę słabszy niż Wyspy, ale też bardzo fajny. I Gold Upgrade do Operation Flashpoint. A dodatkowo mam jeszcze Dirt, Colin McRae, Dirt i Transformers The Game. To ogólnie słyszałem, że nie jest wcale takie najgorsze, jakby się mogło wydawać. Bo przeważnie się mówi złe rzeczy o grach opartych o filmy, a tutaj nie jest tak źle. O, tu jest bardzo dobra rzecz. Discworld Noir. Świetna przygodówka Discworldowa w świecie Terry'ego Pratchetta. Nie miałem jej, także mega, mega dzięki. Super sprawa. Tarzan. Tutaj mamy Tarzana i jest to Tarzan chyba ten platformówkowy. I jeżeli tak, to jest to bardzo dobra gra. Co tam dalej? Dalej mamy Thief The Dark Project, czyli pierwszy Thief. Dalej mamy EA Classics i Red Alert 1. No, klasyk nad klasyki. I Prince of Persia Warrior Within. Świetna, świetna gra. Zresztą cała ta trylogia Księcia Persji jest bardzo dobra. Hitman 2. Battlefield 2142. Nie grałem nigdy. Prey. To jest fajna rzecz. O, Chrome. Jest tu Chrome, edycja angielska i Chrome to jest, z tego co pamiętam, polska wersja od Techlandu. Jedna z pierwszych takich online'owych gier, w które kiedykolwiek grałem. Stalker, Cień Czarnobyla, teraz. Czyli to nie jest to samo, co było tamto. Atari Anniversary Edition. I tu są jakieś gierki z Atari, Asteroidy, Battlezone, Missile Command, klasyki. Mega fajna rzecz. Jeszcze folii. Zawsze mam taką rozterkę, czy otwierać te z folii, bo chciałoby się pograć. A z drugiej strony folii to folii, ale ostatecznie pewnie przeważnie zawsze otwieram. Trackmania,
Nie grałem chyba w Trackmanie, przynajmniej nic mi się nie kojarzy mi się. GT Legends, bardzo fajna ścigałka ze starymi samochodami. Polecam. Far Cry 2. Far Cry 2, jeszcze w miarę dobry Far Cry. Gun, bardzo fajna gra w klimacie Dzikiego Zachodu, taki trochę Red Dead Redemption wannabe. Tutaj mam grę Darwinia i w nią chyba też nie grałem, a fajne pudełko, w ogóle fajna okładka. I mamy Race Driver Grid. Jest to wyścig, którego też chyba nie grałem. I już tutaj końcóweczka, także Battlefield 1, ponownie Medal of Honor Allied Assault, to już chyba było też. I Crisis Warhead jeszcze mi się trafił. I na koniec mam tutaj jeszcze Prince of Persia The Two Thrones, czyli trzecia część tej bardzo fajnej trylogii Prince of Persia i Grand Theft Auto Vice City w bardzo fajnym pudełku. W ogóle zawsze tam w tych pudełkach do GTA tam się kryją jakieś fajne rzeczy. Tyle, koniec. Słuchajcie, otworzyłem miliard gier, trzy wielkie boksy, masę gier. Paweł, raz jeszcze wielkie, wielkie dzięki, straciłem głos. Mega się tym wszystkim jaram, jest tutaj ogrom wszystkiego. I mam już miejsce na półce na to zrobione, także kończymy powoli, ja już to będę powoli sobie wszystko układał. Młody z tyłu krzyczy i daje znak, że chyba już za długo to trwa. I teraz będę próbował opuścić trochę te wszystkie emocje i się uspokoić. Paweł, raz jeszcze dzięki wielkie, a wy trzymajcie się. Koniecznie dajcie mi znać, które z tych gier chcielibyście mieć, co wam się podobało. Widzimy się następnym razem, cześć!